Szanowni, zapraszam na streszczenie dzisiejszej lekcji. Rozmawialiśmy o zakresie i o dokładności różnych urządzeń pomiarowych, które mamy w naszej pracowni. Ja, żeby nie zawracać, już nie zajmować miejsca, to zniknę i przechodzimy do zasadniczego tematu. Otóż pomiar, jak wiecie, polega na porównaniu danej wielkości ze wzorcem. I te wzorce mogą mieć różny charakter. Czasem są to do porównywania ze wzorcem, służą bardzo złożone urządzenia. No, na przykład okres ruchu wahadła mierzyliśmy stoperami w komórce. Komórka to jest skomplikowane elektroniczne urządzenie. I nie można powiedzieć, żeby to było jakoś bardzo banalne. No i zajmiemy się zakresem i dokładnością pojedynczego pomiaru. O co chodzi? Jeżeli mamy jakieś urządzenie i wykonujemy jeden pomiar, to nie mamy za bardzo wyjścia. Za dokładność tego pomiaru możemy przyjąć tylko i wyłącznie dokładność odczytu. Jeżeli robimy serię pomiarów takimi samymi urządzeniami, no to już jest lepiej, dlatego że dokładność pomiaru możemy oszacować z rozrzutu wyników tego pomiaru, tak jak żeśmy mierzyli okres drgań wahadła, czy też długość sznurka, ale w przypadku pojedynczego pomiaru to dokładność jest po prostu równa dokładności odczytu. No i mamy tutaj linijkę. Linijka ma zakres 15 cm, to znaczy można ją za jej pomocą mierzyć długość do 15 cm. Zakres to jest po prostu przedział wartości, które są mierzalne za pomocą danego urządzenia, tak? No i w związku z tym zakres piszemy 15 cm, a dokładność odczytu to jest 0,1 cm, no bo tutaj jak w każdej linijce od 7 do 8 cm ten odcinek jest podzielony na 10 podziałek 1 mm. Mamy w pracowni inne jeszcze urządzenie pomiarowe do mierzenia długości, mianowicie miarkę stolarską. Ta miarka ma długość 200 cm, 2 metrów, no i też formalnie dokładność odczytu to jest 0,1 cm, tak, 1 mm, podobnie jak w linijce, tutaj pomiędzy kolejnymi kreskami oznaczającymi centymetry ta miarka podzielona jest na podziałki o szerokości 1 mm. Mamy też suwmiarki, suwmiarka, tutaj widzicie, mierzę u siebie w domu, zrobiłem to zdjęcie, mierzę średnicę monety 5-złotowej. Ta średnica, skądinąd wiadomo, można sprawdzić w internecie, równa się 24 mm. To jest taka trochę do zabawy suwmiarka plastikowa, choć w moich takich zrób to sam majsterkowaniu, jakby zupełnie nieźle się sprawdza. Otóż jak to działa? No najpierw trzeba włożyć ten mierzony obiekt pomiędzy te szczęki. Tutaj te górne szczęki służą do mierzenia szerokości otworów, ale to o tym może kiedy indziej. No i zobaczyć, gdzie wypada zero. Gdzie wypada zero na tej dolnej skali? Ta dolna skala nazywa się noniuszem. No i tutaj to zero wypada między 23 a 24 mm, prawie przy 24 mm. Gdybyśmy mieli tylko tą górną skalę, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest no 23 albo 24 mm plus minus 1 mm, bo taka jest szerokość podziałki. Ale tu mamy jeszcze ten noniusz, no i w tym noniuszu sprawdza się, która z tych kresek noniusza wypada dokładnie tam, gdzie któraś z kresek górnej podziałki. Nieważne, która z kresek górnej podziałki, natomiast ważne, która z kresek noniusza. No tutaj widać, że mamy, to jest... Ten odczyt przy tej kresce oznacza, że to jest 95 setnych milimetra, tak? Ponieważ odległość tak naprawdę tak zinterpretowana pomiędzy kolejnymi kreskami wynosi 5 setnych milimetra, no to dokładność odczytu tej suwmiarki wynosi 5 setnych milimetra, a szerokość zmierzona przeze mnie monety 5-złotowej to jest 23 i 95 setnych milimetra. No, w
praktyce powinno być 24. Ta suwmiarka nie jest jakoś specjalnie dokładna. W tej chwili można używać suwmiarek elektronicznych, natomiast które nie zawsze z powodu tego, że są elektroniczne, są od razu bardziej dokładne. Natomiast no, porządne suwmiarki to kiedyś był atrybut pracy technika czy inżyniera. Wykonywane są z takich materiałów, żeby suwmiarka była odporna na zmiany temperatury, nie rozciągała się i nie skracała. To by były dość drogie tak naprawdę przyrządy. No dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Teraz mieliśmy cylindry miarowe, czyli popularne menzurki, ale nazywajmy to cylindrami miarowymi. No mam tutaj zdjęcia dwóch znalazłem, z czego jedno zdjęcie bardzo kiepskie. To jest zdjęcie tego małego cylindra miarowego. Jego pojemność wynosi 10 ml. 1 ml to jest to samo co 1 cm sześcienny, więc na fizyce będziemy mówili o centymetrach sześciennych. No i dokładność odczytu można odczytać z tej skali tutaj, bo pomiędzy 9 a 10 centymetrami sześciennymi jest 5 podziałek. No w związku z tym jedna podziałka to jest 0,2 centymetra sześciennego. W tym ten cylinder miarowy ma zakres 100 centymetrów sześciennych i pomiędzy kolejnymi takimi bardziej wyraźnymi kreskami jest 10 podziałek, czyli dokładność tego odczytu to jest 1 cm sześcienny, tak? Pomiędzy tymi dwoma kreskami to jest 10 cm sześciennych i to się dzieli na 10 podziałek, więc jedna podziałka to jest 1 cm sześcienny. No i widać taką charakterystyczną dość sytuację, która się bardzo często zdarza, mianowicie im większy zakres, tym niestety też mniejsza dokładność. Dobrze, kolejne urządzenie, którym żeśmy się zajęli, to były siłomierze. Znowu mieliśmy dwa siłomierze. Udało mi się znaleźć zdjęcie tylko jednego, tego, który miał zakres do 250 gramów, czy ma zakres do 250 gramów. Jak zrobić to zdjęcie w przybliżeniu, to widać, jak to wygląda. Tutaj kolejna od zera, kolejna kreska, kolejna taka dłuższa kreska to jest 25 gramów. No i ten odcinek jest podzielony na 5 podziałek, tak? Na 5 kreskami w sumie, stąd dotąd jest 5 kresek. W związku z tym jedna podziałka to jest 25 gramów przez 5, 5 gramów i taka jest dokładność odczytu. Dokładność odczytu tego siłomierza to jest 5 gramów. Mieliśmy też taki silniejszy, twardszy siłomierz z twardszą sprężyną, którego zakres wynosił 22,5 kg, był 10 razy większy, a dokładność odczytu była równa 0,1 kg, no ponieważ tutaj było 0,5 kg i też było 5 kresek, więc jedna kreska, jedna podziałka oznacza 0,1 kg. Popatrzcie, 10 razy większy zakres i 20 razy słabsza dokładność. Kolejnym urządzeniem był termometr. Termometr to już jest urządzenie elektroniczne. Rozmawialiśmy o tym, że urządzenia elektroniczne najlepiej działają, jak się je włączy, więc trzeba tutaj wcisnąć guzik on-off. Nie wiem, gdzie jest ten guzik, tu w mojej wersji jest tutaj. No i ten termometr ma zakres od minus 50 stopni Celsjusza do 300 stopni Celsjusza, to nie widać go tak na tym zdjęciu, ale to jest napisane tutaj na dole. No i dokładność odczytu, jak widać, 0,1 stopnia, czyli temperaturę w pojedynczym pomiarze, którą można odczytać tym termometrem, to jest 0,1 stopnia. No i w końcu ostatni element to był miernik uniwersalny. Kolejne urządzenie elektroniczne. Podłączyliśmy ten miernik do baterii, do koszyka z trzema bateriami 1,5-woltowymi. Te baterie były w różnym stanie, niektóre były już całkowicie rozładowane, więc ten miernik, jeśli chodzi o napięcie prądu stałego, tak jak w bateriach, ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć zakresów, tym pokrętłem zmienia się zakresy, no i sprawdzaliśmy, jak wygląda odczyt przy
tych napięcia tych baterii przy zakresie 1000 V. Miernik podawał wynik z dokładnością do 1 V. Przy zakresie 200 V do 1/10 V. Przy zakresie 20 V 1/100 V. No, tu byłoby 2000 mV, czyli 2 V. No ale już ponieważ to napięcie wynosiło tam 4,5 V, około 4 V, no to tutaj ten miernik je po prostu nasycał. Już nie można było mierzyć zbyt mały zakres, żeby zmierzyć wartość tego napięcia. Oczywiście można byłoby zmierzyć napięcie na pojedynczej baterii, no ale takiego koszyka żeśmy nie mieli. W związku z tym znowu widać, że im większy zakres, tym słabsza dokładność. Nie zawsze tak musi być, ale często tak jest. W związku z tym, planując jakiś pomiar, musimy też brać pod uwagę no, realia po prostu, tak? Dobrze, to będzie chyba wszystko, o czym chciałem dzisiaj opowiedzieć. Na następnej lekcji wykorzystamy tę wiedzę, żeby jeszcze troszeczkę się nauczyć o pomiarach. Dziękuję bardzo.